Po kilku ostatnich sesjach ze wzrostami dziś polska giełda na minusie, ale umówmy się, no leciutki minus, jeżeli chodzi o nasz WIG 0,03 na minusie. No 0,03 to jest tyle, co nic. Z takim gramarzem to nawet można jeździć autkiem, więc można powiedzieć, że wciąż jest dobrze, jeżeli chodzi o polską giełdę. No rzadko kiedy zdarza się, żeby tyle sesji z rzędu były wzrosty, a jeżeli są spadki, to te spadki są minimalne. Także polska giełda można powiedzieć, że dalej nas zaskakuje. Dzisiaj powiem o trzech spółkach, w których trochę się dzieje, można powiedzieć w dwóch się trochę dzieje, a w trzecią sobie tak podsumujemy, mowa tutaj o spółce Mobruk, w której dużo się dzieje, mowa tutaj o XTB, w których sobie podsumujemy ten cały kwartał i o spółce Dom Development, która mnie osobiście bardzo mocno zaskoczyła, także jeżeli Cię interesują te, te spółki, oczywiście zachęcam do obejrzenia materiału, postaram się mówić krótko, bo wiem, że jeżeli chodzi o mnie, potrafię się rozgadać, więc postaram się teraz krócej, no bo ile mnie można Oglądać. A zanim przejdziemy do materiału, to jeszcze krótka informacja. Do 8, czyli do soboty, można dołączyć do mojej zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie pokazuję portfel, mówię, w które spółki moim zdaniem warto wejść, w którym ja osobiście wchodzę, mówię dlaczego wchodzę w te spółki, więc myślę, że warto. W linku zostawiam Ci opis, jeżeli jesteś zainteresowany, a my już przechodzimy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do spółek. I pierwsza spółka Mobruk, spółka Mobruk, która zajmuje się przetwarzaniem. Od Odpadów. Myślę, że wiele osób kojarzy spółkę ze względu też na to, że ja dosyć często o niej mówię. No i mieliśmy mocne spadki. Tutaj zauważmy, no ta spółka spada jak prawdziwy chłop. Tutaj 14% prawie spadek, więc no przepotężny spadek, a nie jak tam niektóre. Minus 1, minus 2. A tutaj jak no prawdziwy chłop spada minus 14%. Co się stało? ABB się stało, czyli budowa przyspieszonej księgi popytu. Co ciekawe, to nie jest pierwsza ABB w historii spółki. No i jeżeli chodzi o to ABB, o co tutaj chodzi, akcjonariusze Mobruk chcą sprzedać do 15% akcji spółki w procedurze przyspieszonej budowy księgi popytu, czyli główny akcjonariusz Ginger Capital, a Ginger Capital, tutaj taka ciekawostka, jest ma 35% w akcjonariacie, ale ponad 45% udziału na walnym i Ginger Capital to jest fundusz Założycieli tej spółki, czyli rodziny Mokrzyckich. Tam członkowie zarządu to są wszyscy Mokrzyccy i to nie jest żadna zbieżność nazwisk, tylko to jest po prostu ich fundusz. Bardzo często tak jest właśnie, że przez, poprzez jakiś fundusz spółki są zarządzane. Z tego co kojarzę, Unimot jest też tak zarządzany przez założycieli. LPP chyba też było, albo nie wiem, czy teraz też nie jest, właśnie w ten sposób zarządzany. Także to jest zupełnie normalne. No i jeżeli chodzi o ten Ginger Capital, chcą sprzedać naprawdę dużo akcji, bo tutaj mówimy o 500 ponad tysiąca, 527 tysięcy, gdzie oni mają milion 200 tysięcy, czyli to jest naprawdę bardzo duże zbycie i przyznam, że mnie to osobiście zaskoczyło. Oczywiście, jeżeli mamy coś takiego jak, jak ABB, to zazwyczaj giełdy reagują na to negatywnie, dlatego że tutaj chodzi o to, że sprzedajemy dużą część akcji i pewnie będzie to sprzedawane z jakimś dyskontem, no bo gdyby inwestor chciał kupić po zwykłej cenie, no to wszedłby po prostu na rynek i kupił. A tak, może kupić duży pakiet, nie zmieniając jakoś tak ceny na rynku, no bo gdyby ktoś zaczął skupować i skupił 15% akcji, to cena by wywindowała w górę i to bardzo mocno. No i też właśnie często jest tutaj dosyć duże, no duże, różne dyskonto, czyli po prostu jest ta cena sprzedaży niższa od tej ceny rynkowej. Oczywiście to nie jest tak, że oni muszą sprzedać 15% wszystkich akcji, tylko do 15%. Może być tak, że Inwestor przyjdzie i powie, że chce tylko na przykład 100 tysięcy akcji, albo 200 tysięcy akcji. Coś takiego oczywiście może być. W każdym razie mnie to zaskoczyło negatywnie. No nie ukrywajmy, to nie jest, jak mówię, pierwsze ABB w przypadku spółki Mobruk. A to negatywne zaskoczenie wynika dla mnie głównie z wielkości tego ABB. No bo 520 tysięcy akcji, gdzie jak mówiłem, oni mają trochę ponad 1,2 mln, to jest tam okolice, nie wiem, chyba 40% ich całego zaangażowania w spółce. Więc to mnie dosyć mocno dziwi, zwłaszcza, że wiceprezesem spółki jest człowiek, który ma na nazwisko też Mokrzycki, czyli oni dalej są, oni dalej są w spółce. Józef Mokrzycki, założyciel już w spółce nie jest. On można powiedzieć, że, że, że odszedł. Z... Myślałem na początku, że na emeryturę, ale później się mu dowiedziałem, że on jakoś tam firmę jeszcze zakłada. W każdym razie jego synowie zostali w spółce, a mimo to jest ten, jest ten spadek. Jest to ABB. I ja jeszcze, jeżeli chodzi o najbliższe informacje w przypadku spółki Mobruk, czekam na info o dywidendzie. Bo tutaj zauważmy, że w ostatnich latach Mobruk wypłacał około 100% kasy na dywidendę. Zresztą jak sobie zobaczymy ich prezentację za 2022 rok, no pokazali te wyniki za 20, 2022 rok, to tam jest też informacja o dywidendzie, jeszcze znajdźmy tylko tę informację. Jeżeli chodzi o tę dywidendę, oni ostatnio, tutaj, oni ostatnio wypłacali, zauważmy, 100%, niemalże 100% zysku netto na dywidendę. I tutaj 2019 był blisko, 2020-2021 to było niemalże 100% zysku na dywidendę. Teraz zauważmy, że oni mają wysoki, taki mocny program rozwojowy, gdzie chcą powiększyć te moce produkcyjne i to bardzo mocno, więc ja tutaj spodziewam się, że ta dywidenda może być mniejsza. Po pierwsze, dlatego że mniej zarobili to jest oczywiste. Ale spodziewam się, że bardziej to będzie dywidenda rzędu 50% niż 100%. Oni mają politykę dywidendową od 50 do 100% zysku netto. Do tej pory wypłacali 100% zysku netto. No i myślę, że ze względu właśnie na te inwestycje tam będzie jednak bardziej 50%, może 75, ale bardziej bym powiedział, bardziej bym powiedział 50. I ja wiem, że tutaj spółka może się spokojnie zadłużać, bo oni nie są w ogóle zadłużeni, więc mogą te inwestycje robić na długu. Pewnie będą tak robili, ale zauważmy, że ten dług no jest. Coraz droższy, więc myślę, że warto wstrzymać się z tą wysoką dywidendą, a wykorzystać te pieniądze na, na rozbudowę. No ta rozbudowa ma być naprawdę imponująca. Tutaj, jeżeli chodzi o te planowane daty uruchomienia, to zauważmy, że w 2024 roku. Zwiększą roczne moce, moce produkcyjne w segmencie spalania o 78% i zestalania i stabilizacji o 65%, więc to jest przepotężny skok, jeżeli chodzi o spółkę Mobruk. No i ja tutaj mocno, mocno liczę na właśnie na, na ten 24, bardziej może na 25 rok. Chociaż jak mówię, podejrzewam, że tutaj ta dywidenda może być niższa, może to jeszcze też zaszkodzić, jeżeli chodzi o sam kurs, sam kurs akcji. No tutaj patrząc na te wyniki finansowe, raczej się tego. Spodziewaliśmy już po trzech kwartałach, że one będą trochę gorsze od tego roku 2021. W 23 zobaczymy, co będzie z mułami węglowymi, no bo to jest myślę, że temat na ten 23 rok. Tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o te muły węglowe, no to prace w osadniku rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku. Obecnie zakład jest przygotowywany do eksploatacji i sprzedaży tego surowca, ale ta cena już się dosyć mocno ustabilizowała. Widzieliśmy czy to rynek energii, czy to rynek jakichś właśnie surowców energetycznych one już tak wysoko nie są. Także te muły węglowe też aż tak dużo pieniędzy nie przyniosą, ale oczywiście będzie to jakiś plus, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. No i jeszcze jedna informacja taka na koniec, jeżeli chodzi o mobruk, tutaj przygotowując się do materiału, zawsze patrzę różne jakieś źródła, czy to Twittera, czy jakieś inne, innego rodzaju różne, różne social media odnośnie właśnie spółek. No i czytam tam często komentarze, że spółka miała pożar w swojej, znaczy w jednym ze swoich zakładów, i ona się w ogóle do tego nie odniosła, co jest. Dlatego, że spółka się odniosła do tego i to jeszcze na moim kanale, bo jakieś 6 miesięcy temu właśnie miałem wywiad z wiceprezesem spółki Wiktorem Mokrzyckim i pytałem się o ten, o ten pożar. On tam dokładnie powiedział, co się stało, jaki to będzie miało wpływ na spółkę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam do materiału. Materiał też będzie w opisie, w opisie filmu. Tej ponad pół godziny rozmawialiśmy właśnie o spółce. Myślę, że naprawdę interesująco to wyszło i od, odnosi się tam też do pożaru. Także nie jest to prawdą, że spółka do pożaru się w ogóle nie odniosła. Odniosła. Ja na pewno czekam w tym momencie na info o dywidendzie. Pytanie, czy ono jeszcze troszeczkę nie, nie zbije kursu? Ogólnie, patrząc na perspektywy spółki w najbliższych kilku latach, jakichś specjalnych zagrożeń nie widzę, a bardziej widzę szanse właśnie w tym projekcie rozbudowy mocy produkcyjnych. I przechodzimy już szybko do drugiej spółki. Jeżeli chodzi o drugą spółkę. Jest to XTB. XTB myślę, że wiele osób kojarzy. Wiele osób pewnie ma tam konto. Ja też mam konto w, w XTB. No i jeżeli chodzi o spółkę XTB, można powiedzieć, że coś już jesteśmy w stanie sobie podsumować. No bo jeżeli chodzi o spółkę XTB, oni żyją ze zmienności na rynku. Im większa zmienność, tym dla nich lepiej. I zazwyczaj, właśnie po zakończeniu jakiegoś kwartału, jeszcze przed wynikami, my możemy troszeczkę wywnioskować, na jakim poziomie mogą być te wyniki w stosunku do poprzedniego kwartału. Pamiętajmy o tym, że XTB to nie jest spółka, gdzie my porównujemy coś rok do roku. Nawet kwartał do kwartału ciężko coś, coś porównać, no bo sytuacja na rynkach zmienia się dynamicznie. Może być tak, że w jednym kwartale to indeksy będą mocniej rosły, w drugim Kwartale, na przykład, to surowce będą mocniej rosły i ten stosunek się będzie zmieniał, więc o tym trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o XTB. Ale dzisiaj sobie tak podsumujemy przez chwilkę, oczywiście, to, co się działo w tym pierwszym kwartale 23, 23 roku. Ja przypomnę, że ten pierwszy kwartał będzie zapewne rekordowy pod względem liczby klientów, bo oni mieli tę akcję, darmowa akcja za założenie konta i w styczniu, i w lutym, i dzięki temu pozyskali bardzo dużo nowych klientów. Tutaj mówimy o tym, że. W styczniu pozyskali 42,3 tysiąca, a w lutym 36,5 tysiąca. No więc tutaj, jeżeli nic dziwnego się nie wydarzy, no to ten pierwszy kwartał będzie zdecydowanie, zdecydowanie najlepszy, jeżeli chodzi właśnie o pozyskanie nowych klientów. No i mieliśmy za 2022 rok informacje w prezentacji, jakie instrumenty były najbardziej zyskowne w 2022 roku i sobie przeanalizujmy te, te, to, tę pierwszą piątkę. Oczywiście tutaj też pamiętajmy o tym, że tam, gdzie jest największa zmienność, tam jest też właśnie największa zyskowność. No ale patrząc na to, jak to było do tej pory, to zauważmy, że i, i Ameryka, i gaz, i złoto. I też często właśnie ten rynek niemiecki, czyli te pierwsza czwórka, bardzo często jest na, na szczycie i bardzo często właśnie to tam jest ta największe obroty i też największe, największe zyski. Jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać, tutaj jeżeli chodzi o spółkę w czwartym kwartale, pomimo dosyć dużej zmienności, nie pokazali jakichś takich bardzo dobrych wyników i oni to tłumaczyli tym że jeżeli chodzi o tutaj ich przychody, no to przychody operacyjne, rentowność grupy mogą spadać w okresie niskiej aktywności rynków finansowych, towarowych. No i to jest myślę, że zupełnie zrozumiałe, zupełnie, zupełnie naturalne. Większa zmienność dla nich lepiej. Ponadto może pojawić się bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do, do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku. W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zysk klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku, wyniku grupy z tytułu market making. Więc tutaj też pamiętajmy o tym, że. Że najlepiej dla nich jest, jeżeli ta zmienność jest cały czas w jednym kierunku, tak? jeżeli cały czas rośniemy. Jeżeli poruszamy się w jakimś takim zakresie, w jakimś, w jakimś kanale na przykład cały czas się konsolidujemy, to to nie do końca jest dla nich pozytywne. Więc z tym, z tą dygresją musimy patrzeć właśnie na wyniki XTBA. No i zobaczmy sobie, jak to, jak to było. US Ameryka. I tutaj zaznaczyłem i czwarty kwartał i ten pierwszy kwartał. No pierwszy kwartał no to oczywiście trzeba odliczyć sobie te tam dwie czy trzy sesje ostatnie, ale zauważmy, że ten czwarty kwartał właśnie no, był problematyczny ze względu na ten market making, czyli tutaj nie mieliśmy jakichś takich mocnych wahań, a tak naprawdę wahania były w, w, zakre, w pewnych zakresach celowych, takie, które dosyć łatwo można było przewidzieć i to też spowodowało niższy wynik, jeżeli chodzi o XTB. -a. No zauważmy, że jednak jeżeli chodzi o ten 2023 rok, i pierwszy kwartał, wygląda to dużo lepiej. Rzeczywiście mieliśmy mocny wzrost do połowy lutego, później lekki spadek, i to mogło być takim dosyć dużym problemem, ale jednak zaraz odbiliśmy. Więc tutaj myślę, że ta Ameryka wygląda dużo lepiej, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał. Idąc dalej, natural gaz. No to mieliśmy w tym kwartale czwartym. Też taką nie do końca jasną sytuację, jednak były tam dosyć mocne, dosyć mocne ruchy, takie, które nie do końca myślę, że można było przewidzieć, także ten czwarty kwartał był dobry. No ten pierwszy kwartał do połowy, tak naprawdę do połowy lutego też był dobry, ale od pewnego czasu konsolidujemy się na mniej więcej tym samym poziomie, więc tutaj można powiedzieć, ja bym nawet rzekł, że, że ten czwarty kwartał może był troszeczkę lepszy albo taki porównywalny, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o właśnie natural gaz. Patrząc dalej i idąc dalej, złoto, złote zęby. I jeżeli chodzi o złoto, no czwarty kwartał dobry, bo tutaj mieliśmy zmienność i to raczej w jednym kierunku. No, można powiedzieć, że od listopada mieliśmy tę zmienność w jednym kierunku. W ostatnio zauważmy, była zmienność taka na, na plus. Później też był spadek, ale jednak odbiliśmy, czyli też raczej, raczej pozytywnie bym na to patrzył. No tutaj te ostatnie dwie czy trzy sesje to już jest drugi kwartał 2023 roku, także ten wzrost mocny to jest drugi kwartał, ale raczej powiedziałbym, że, że nie było tutaj źle, chociaż wydaje się, że czwarty kwartał był pod tym względem lepszy, mniej przewidywalny dla, dla klientów, no co prowadziło do większego zysku XTEBA, czyli Ameryka raczej teraz na plus, natural gas mniej więcej na zero, złoto powiedziałbym, że ten czwarty kwartał. Kwartał był troszeczkę, był troszeczkę lepszy. Jeżeli chodzi o rynek niemiecki, bo tutaj też jest mocny w przypadku XTB, czwarty kwartał dobry, no bo zauważmy, że te, ta zmienność była mniej więcej do połowy listopada. Później ta zmienność przestała być aż tak dobra, czyli, czyli tutaj, tutaj trzeba przyznać, że pierwsza połowa tego czwartego kwartału bardzo ok. Później już dosyć, dosyć średnio, i tutaj mieliśmy podobnie, tylko niestety, ale ta nie było całej połowy, tylko tak naprawdę połowa jednego miesiąca. Więc tutaj, no, ja obstawiam, że ten rynek, rynek niemiecki no, gorsze wyniki dał dla spółki XTB niż w przypadku czwartego kwartału. No i jeszcze mamy do czynienia z, z ropą. To ja dałem ropę WTI. No, i patrząc na tę ropę, i czwarty kwartał był słaby pod względem zmienności. Pierwszy kwartał to już jest tragedia pod względem zmienności. No, tutaj, ze względu na OPEC, y, mamy mocne, mocne zmiany, ale to już wchodzi w drugi kwartał 23 roku. Czyli ten pierwszy kwartał on tragiczny, jeżeli chodzi o ropę. Także ja tutaj no obstawiałbym, że. Mniej więcej to samo, chociaż trzeba przyznać, że Ameryka tutaj lepiej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o X-Teba, prawdopodobnie. No a tutaj zauważmy, że jednak ta Ameryka bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, więc no myślę, że ten pierwszy kwartał może być lepszy od tego kwartału, kwartału czwartego, ale ja też nie mówiłbym, że on będzie jakiś nie wiadomo jak dobry. Załóżmy, że ten czwarty kwartał no jednak był niemiłym zaskoczeniem ze względu na niski wynik netto właśnie ze względu na ten market making tutaj już w tym pierwszym kwartale aż tak dużego tego efektu moim zdaniem nie będzie, ale jednak wciąż, wciąż tutaj mówimy o tym, że jakaś część niektórych indeksów właśnie nie dała tak dobrze zrobić spółce XTB. Czyli podsumowując, lepiej niż, niż to było w czwartym kwartale, ale też jakiegoś szału nie ma. No ja przypomnę, że XTB zaproponował dywidendę tam 3,25 na akcję. No prawdopodobnie już niedługo będzie walne, już niedługo podejrzewam, że przyklepie tę dywidendę, no więc tutaj patrząc też z perspektywy tej dywidendy, kurs może jeszcze trochę urosnąć, no okolice 10% w tym momencie jest, no przyznam, że znam spółki na polskiej giełdzie, w których ten kurs w tym momencie jest grubo poniżej 10%, znaczy ta dywidenda w tym momencie jest mocno powyżej tych 10%, jeżeli chodzi o, o stopę dywidendy, aczkolwiek do tego, do tej dywidendy myślę, że jeszcze możemy jakieś wzrosty tutaj mieć na, na XTB, chociaż XTB się dosyć mocno konsumuje, Soliduje na tych 34 zł od, pewnego, od pewnego, pewnego czasu. W każdym razie, jak mówię, pierwszy kwartał moim zdaniem, lepszy niż ten kwartał czwarty. I ostatnia spółka, o której chcę powiedzieć, to jest spółka, która mnie osobiście zaskoczyła dosyć mocno, to jest Dom Development. Dom Development, jeżeli ktoś nie wie, to jest deweloper, nikt się pewnie tego, nikt się pewnie tego nie spodziewał. No i jeżeli chodzi o spółkę Dom Development, ona jest oczywiście dywidendowa, tutaj wiele osób właśnie w tym momencie myślę, że bierze deweloperów ze względu na to, że zrobiły się lekkie przeceny na deweloperach, a te dywidendy mogą być atrakcyjne w wielu, u wielu właśnie deweloperów. No tutaj X, Dom Development daje 11 zł, rekomenduje 11 zł na akcję, co jest rekordem, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. I spółka mi mocno zaskoczyła, i to tak pozytywnie zaskoczyła, no bo jednak myślałem, że już w tym 23 roku będzie mniejsza sprzedaż mieszkań niż w roku 22. Jeżeli chodzi o przekazania, bo pamiętajmy, że w u deweloperów my wyróżniamy dwie sprawy: sprzedaż i przekazanie. Najpierw jest sprzedaż, później jest przekazanie. Im więcej przekazań, tym lepszy wynik spółki, tym więcej ona zarobiła, ale najpierw musi sprzedać, a dopiero później przekazać. Więc jeżeli mamy mniejszą sprzedaż, to oznacza, że w przyszłości za rok, za półtora roku tych przekazań będzie dużo mniej. Skoro tych przekazań będzie dużo mniej, to też ten wynik finansowy będzie dużo, dużo niższy. Więc ta sprzedaż jest dla nas ważna w perspektywie tego, co będzie za rok, za dwa z takimi deweloperami. No i mamy wstępną informację za pierwszy kwartał 2023 roku. No, u deweloperów niektórych ten spadek sprzedaży jest naprawdę bardzo wysoki, bardzo duży. A co się dzieje w przypadku spółki Dom Development? Wstępna informacja o wynika za pierwszy kwartał. Sprzedaż w pierwszym kwartale w Dom Development 914 lokali. Netto. Tutaj jest to myślę, że dobra sprzedaż, ale żeby wiedzieć, czy jest dobra, czy nie, to warto to porównać do tego, co było rok wcześniej. No więc też zobaczymy sobie pierwszy kwartał 2022 roku, i tam było to 758 lokali netto, czyli sprzedali więcej niż przed rokiem. No to jest myślę, że dosyć duże, dosyć duże zaskoczenie. Zresztą patrząc na tę sprzedaż roczną, to zauważmy, że jeżeli chodzi o ten najlepszy 2021 rok, to było trochę ponad 4000 mieszkań. No więc więc tutaj, patrząc na ten 22 rok, było to słabiej. Tutaj mamy prawie 400 mieszkań, jeżeli chodzi o, o ten segment wynajmu instytucjonalnego. No ale widzimy, że jeżeli chodzi o spółkę. Mniej więcej 2000, 2018, 19, 20 to były leciutkie wzrosty. 21 taki bardzo mocny, bardzo, mocny, bardzo mocny wzrost. Zazwyczaj to jest tak, że w pierwszym i czwartym kwartale, w czwartym zwłaszcza jest dużo i przekazań, i, i sprzedaży mieszkań. No teraz zrobili 914 lokali netto, właśnie w, w pierwszym kwartale, co oznacza około 150 więcej rok do więcej rok do roku. No gdyby utrzymali to tempo, tempo 150 więcej rok do roku, no to mniej więcej mielibyśmy taki wynik jak z tych lat 2018-2020, co ja uważałbym za naprawdę dobry wynik, no bo tutaj spodziewałem się jednak jakiegoś takiego większego spadku tych sprzedaży. Także to mnie na pewno bardzo mocno zaskoczyło pozytywnie, jeżeli chodzi o spółkę Dom Development. No ale idźmy dalej przekazania to czyli to co robi kasę tak naprawdę w pierwszym kwartale przekazali 1350 lokali rok wcześniej to było 1094 lokale więc tutaj biorąc pod uwagę te przekazania też jest lepiej też jest dużo lepiej jeżeli sobie zobaczymy przekazania przekazania oferta inwestycje w lokali, w przekazania. O tutaj mamy liczbę liczbę przekazań. No to w 22 było dużo, ale to jest właśnie pokłosie tego, że w 21 sprzedali dużo dużo mieszkań, tak? Także jeżeli w 22 sprzedali mniej mieszkań, to pokłosiem tego teoretycznie powinno być mniej przekazań w tym 23 roku. Na no na ten moment te przekazania wyglądają naprawdę zacnie. Tutaj mamy właśnie 1350 1350 lokali. No 3666 było właśnie w całym 2022 roku oczywiście oni nie wytrzymają takiego tempa przekazań, tak podejrzewam. Zauważmy 3666, czyli diabelska, diabelska spółka. To wczoraj, czy przedwczoraj, nie wczoraj chyba mogło to pendolino z kremówkami uderzyć w jakiś dom, znaczy mieszkanie spółki Dom Development. Wtedy to by było takie symboliczne zetknięcie dobra ze złem. A już wracając do jakichś poważnych tematów to oczywistym jest to, że oni tyle przekazań nie, nie dadzą rady zrobić w każdym kwartale, no bo to by oznaczało ile tam? Ponad, ponad 5 tysięcy przekazań w ciągu roku, no co byłby absolutnie rekordem, no ale oni nie mają czego tak naprawdę przekazywać aż tyle ze względu właśnie na to, że ta sprzedaż jest trochę, trochę mniejsza, więc spodziewam się, że w kolejnych kwartałach już tak dobrze nie będzie. Zresztą zazwyczaj ten pierwszy, czwarty kwartał są tutaj, są tutaj najlepsze, ale i tak, biorąc pod uwagę ten pierwszy kwartał, na pewno on mnie bardzo mocno pozytywnie zaskoczył. Może nie pod względem przekazań, no bo to się spodziewaliśmy, że ten jeszcze ten 21 rok bardzo dobry, on też będzie performował tych przekazań w 23, ale sprzedaż naprawdę, naprawdę dobra. Tutaj oni mówią o tym, że że wpływ na to miał KNF, który jak wiemy złagodził ten bufor bezpieczeństwa, wcześniej było 5%, teraz 2,5%, czyli łatwiej jest teraz o kredyt, oczywiście jeżeli mówimy o kredycie ze stałą stopą. I jeszcze dwie informacje ostatnie o spółce Dom Development, jest otwarty na kolejne umowy na rynku PRS, czyli tego najmu instytucjonalnego, no pytanie jak to będzie, jeżeli chodzi o te przepisy, bo przepisy mają się zmienić tak, żeby było coraz trudniej właśnie budować na ten najem instytucjonalny, albo po prostu Trudniej wykonywać ten najem instytucjonalny, trudniej przejmować te mieszkania, więc zobaczymy, jak tu będzie, jeżeli chodzi o te rządowe programy. One myślę, że będą tutaj bardzo, bardzo istotne, no bo w czwartym kwartale 2022 roku zawarli umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej na Bemowie o wartości 90 milionów złotych. I tutaj nabywcą został profesjonalny inwestor instytucjonalny, właśnie z PRS-u. Na jego rzecz spółka wybuduje także cztery budynki z 390 Siedmioma lokalami, wartość umowy generalnego wykonawstwa ponad 200 milionów złotych. No pytanie, czy dalej będą rzeczywiście te dalej rzeczywiście będą właśnie te y, y, możliwości na rynku PRS, czy jednak zostaną one ukrócone. To jest myślę, że istotne właśnie dla Dom Development, a jeszcze jedna taka informacja, już ostatnia, Dom Development liczy na dalsze ułatwienia w kredytach mieszkaniowych, a nie na programy rządowej. Tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o, o to, co się teraz będzie działo, mówią, że generalnie są dobrej, dobrej myśli. Jednocześnie zauważyli, że poluzowanie sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych trochę przesunie strukturę sprzedaży na rzecz transakcji kredytowych, ale jak to będzie, zobaczymy. No i tutaj mówią, że zarząd mówi, że nie deklaruje żadnych nadziei z rządowymi programami. Od wielu lat mamy taką zasadę, że po, do, po programach rządowych sobie nic nie obiecujemy i wychodziliśmy zawsze na tym dobrze. W związku z tym nic my nie obiecujemy po programach rządowych. Także prezes tutaj nie owija w bawełnę. Jego zdanie odnośnie programów rządowych myślę, że jest mniej więcej takie jak w większości społeczeństwa. Mówi to jasno, to no mi się to przyznam, że podoba takie, e, taka zapowiedź. W każdym razie, Dom Development, jak mówię, mnie osobiście zaskoczył. Napisz mi w komentarzu, co ty o tym myślisz. Czy ciebie też na przykład spółka zaskoczyła pod względem sprzedaży? Jak mówię, te przekazania może aż tak mocno mnie nie, prze, nie, nie zaskoczyły, ale, ale sprzedaż już tak. I co sądzisz o kolejnych kwartałach? No ja myślę, że przekazania mocno tutaj siądą, bo zawsze w drugi, trzeci kwartał, zazwyczaj drugi, trzeci kwartał te przesiadła. Przekazania siadały, ale biorąc pod uwagę też tę sprzedaż, no jestem, jestem tutaj na pewno. Dosyć mocno zaskoczony. Zobaczymy, czy ten program Bezpieczny Kredyt 2% nie sprawi, że ten drugi kwartał będzie słaby pod względem sprzedaży, bo ludzie będą czekali na ten, na ten program. To myślę, że może być takie e, negatywne dla spółki Dom Development, jak dla całej, całego segmentu deweloperskiego. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze raz przypomnę o mojej grupie dla inwestorów. Tylko do soboty można dołączyć. Dzięki bardzo. Cześć. Trzymaj się.